Już po wpłacie przyszła prośba z fundacji Dalej Razem, która pomaga osobom z autyzmem, i wówczas prezes uznał, że wspomoże fundację dodatkowymi środkami, które nie pochodziły z jego 13. emerytury. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą 13. emerytura była wypłacona osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Świadczenie przysługiwało ponad 9,8 miliona świadczeniobiorcom, ok. 6,96 miliona emerytów i 2,62 miliona rencistów, w tym 282 tysiące rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł. radioz.pl/pap